chrześcijanin. Chrześcijanin, czyli Chrystusowy, czyli noszący imię Chrystusa. A zatem w chrześcijaństwie najważniejsza jest relacja z Chrystusem. To nas definiuje, to nas określa. A zatem wiara to nade wszystko pełna miłości, bliskości, nie waham się użyć słowa intymności, relacja z Bogiem. Jeżeli w chrześcijaństwie przykazania, moralność postawimy na pierwszym miejscu, to stawiamy chrześcijaństwo na głowie. Oczywiście normy są ważne, prawo jest ważne, przykazania są ważne, ale one zawsze są w służbie miłości. Są po to, abyśmy umieli być z Chrystusem jak najpiękniej. Abyśmy umieli być dla Niego i dla innych tak, jak On nam to proponuje. A zatem przykazania są narzędziem, moralność jest narzędziem w służbie miłowania. Jak kochać, jak dawać życie, jak nieść pokój, jak żyć sprawiedliwie, jak nie ranić. Jeżeli byśmy przestrzegali przykazań tylko i wyłącznie, tych 10 chociażby, ile mniej bólu, cierpienia w życiu by było. Ale nie o przykazania chodzi. O to życie, które za nimi stoi, to jest najistotniejsze. Dlatego nie wolno nam w chrześcijaństwie zatrzymać się na prawie, na moralności. Potrzebujemy pogłębiać naszą relację z Bogiem, która prowadzi nas do relacji z innymi, która uczy nas miłowania innych. Czasem mówią o nas ludzie krzyża, inne religie zwłaszcza, określają chrześcijan ludzie krzyża. I to jest, myślę, część prawdy. Oczywiście naszym znakiem rozpoznawczym jest krzyż. Natomiast my jesteśmy przede wszystkim ludźmi zmartwychwstania. Chrześcijaninowi na krzyżu nie wolno się zatrzymać. Krzyż zawsze jest bramą, przez który przechodzimy razem z Chrystusem. Chrystus pierwszy przeszedł przez krzyż, by zmartwychwstać. Śmierć w chrześcijaństwie nie ma ostatniego słowa. Zawsze życie ma ostatnie słowo. Chrystus swoim zmartwychwstaniem nam to pokazuje. Dlatego chrześcijanin to człowiek radości. To często papież Franciszek nam przypomina o tym, że kiedyś w Domu Świętej Marty papież Franciszek użył takiego określenia, że smutny człowiek to albo nie jest chrześcijanin, albo to jest chory chrześcijanin. Gdzieś bardzo mnie poruszają te słowa, jakże wielu chrześcijan mamy chorych, jakże wielu chrześcijan potrzebuje uzdrawiania, wielu jest smutnych, wielu zatrzymuje się na krzyżu. Tymczasem chrześcijanin to człowiek nadziei, to człowiek, który nie jest ani pesymistą, ani optymistą. Nie jest pesymistą, bo widzi Boga działającego. Widzi Boga, który ma ostatnie słowo w tym świecie. Natomiast też nie jest optymistą, takim nierealnym, takim, który widzi świat w różowych okularach. Nie. Chrześcijanin ma widzieć to, co jest piękne i to, co jest trudne, ale patrzeć na życie z nadzieją. Nadzieją, bo grzech, śmierć nigdy nie ma ostatniego słowa. Zawsze Chrystus zwycięża to, co jest cierpieniem, to, co jest grzechem, to, co jest brakiem życia. A zatem życzmy sobie radości zmartwychwstania, świadomości tego, że Bóg jest zawsze między nami, bo tym jest chrześcijanin. Wierzącym w to, że Bóg jest Bogiem wcielonym, Bogiem, który zszedł do nas na ziemię. Życzmy sobie tego wszyscy.